Zachariasza 14 rozdział. To jest strona 1016. Oto nadchodzi dzień Pana, gdy będę dzielił w Twoim gronie łupy odebrane Tobie i zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione, połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz resztka ludności nie będzie usunięta z miasta. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, także Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. I tutaj widzimy wydarzenie, które się wydarzy dokładnie 7 lat po pochwyceniu, po zabraniu Kościoła z ziemi, gdy uczniowie widzieli wstępującego do nieba Pana Jezusa, aniołowie, którzy rozmawiali z nimi, powiedzieli, że ujrzą tego właśnie Pana Jezusa z powrotem przychodzącego, tak jak widzieli Go odchodzącego. I nie było to zaskoczenie, że było to w okolicach lub wręcz na samej Górze Oliwnej ta rozmowa. Więc jest to pewne, że któregoś dnia Pan Jezus Chrystus przyjdzie na ziemię i Jego nogi staną na ziemi. I ten pierwszy kontakt z ziemią to będzie właśnie Góra Oliwna. I też zapowiadał to już dawno, dawno temu Henoch, siódmy po Adamie, który powiedział, że widział Pana przychodzącego z, i tutaj w zależności od przekładu, tysiącami Jego świętych lub mnóstwem Jego świętych lub niezliczonymi mnóstwami Jego świętych. W jaki sposób to się wydarzy, że ci święci będą z Nim? Przecież święci nie są obecnie z Nim, a wtedy przyjdą razem z Nim. No właśnie 7 lat wcześniej będzie wydarzenie, którego my oczekujemy, pochwycenie, zabranie Kościoła do nieba, zabranie wszystkich wierzących w Chrystusa do nieba. Ci, którzy umarli w Chrystusie, powstaną pierwsi, bo tak mówi pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział 13 wersetu. I tak jak widzimy w obrazach Starego Testamentu, gdy Izrael wychodził z ziemi egipskiej, to nie pozostało nawet kopyto. Wywieziono też zwłoki w trumnie bodajże Józefa, o ile dobrze pamiętam. I tutaj widzimy jednoznacznie, że jest to jednoznacznie wyraźne, że również po wierzących na ziemi nie pozostanie żaden ślad. Nic. Nawet kopyto. I my przez te 7 lat będziemy się przygotowywali w niebie do tego wydarzenia, o którym dzisiaj będziemy czytać w 19 rozdziale Objawienia. Potem słyszałem, 19 rozdział Objawienia, potem słyszałem, jakby usłyszałem, przepraszam, potem usłyszałem, jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Alleluja, zbawienie i chwała i moc naszemu Bogu, gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego. Osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim i pomścił na niej krew sług swoich. I rzekł powtórę: Alleluja! I dym jej unosi się w górę na wieki wieków. I upadło 24 starców i 4 postacie i oddały pokłon Bogu siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja.
a od tronu rozległ się głos mówiący: chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód, i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka. I oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie: napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie: to są prawdziwe słowa Boże. I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon, a on rzecze do mnie: nie czyń tego, jam współsługa Twój i braci Twoich, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon. A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń. A ten, który na nim siedział, nazywał się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przeobleczone w czysty biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król Królów i Pan Panów. I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym, mówiąc: wszystkim ptakom latającym środkiem nieba, nurze, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, by jeść ciała królów i ciała wodzów i ciała mocarzy i ciała koni oraz ich jeźdźców i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. I widziałem zwierzę i królów ziemi i wojska ich zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu, oraz z jego wojskiem. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami. Gdzie jest padlina, tam zbierają się sępy. Tak Pan Jezus powtarzał w 24 rozdziale Mateusza. Więc widzimy opis tego doniosłego rozdziału i te wszystkie zagłady, wszystkie sądy, jakie były na różnych narodach, dokonywane przez stulecia od momentu, kiedy Adam i Ewa wyszli z Eden, od momentu, kiedy ludzkość rozpleniła się na ziemi i co jakiś czas Bóg dokonywał sądów, nasyłając jeden naród na drugi, lub zsyłając różnego rodzaju zarazy, lub zsyłając różnego rodzaju klęski, lub zwierzęta. Tak jak jest powiedziane, że to jest czterech takich jak gdyby posłańców Bożych do wykonywania sądów. I te wszystkie straszne wydarzenia, którymi gorszą się ludzie, gdy czytają Nowy lub Stary Testament, i są przerażeni tym, że w psalmach czytają: błogosławiony ten, kto roztrąci Twoje dzieci o skałę,
jeśli chodzi o Babilon, to te wszystkie sądy to jest bardzo, bardzo mały sygnał tego, jak straszną rzeczą jest, gdy człowiek zostanie pozostawiony sam sobie i swojemu grzechowi. Bo jeden grzesznik jest dużo gorszym sędzią dla drugiego grzesznika i potrafi wynaleźć najgorsze możliwe sposoby zadawania cierpienia temu drugiemu grzesznikowi, gdy tylko Bóg cofnie ochraniającą rękę i spowoduje, że w wyniku sądu zajdzie taka konieczność, czy to zgładzenia, naród pokonuje jeden naród, czy też gdy zwierzętom tą naturalną blokadę atakowania człowieka usunie w wyniku grzechu człowieka i zwierzęta, czy różnego rodzaju przedstawiciele flory zaczną atakować ludzi. To są wszystko rzeczy, które są powstrzymywane przez Boga, dotąd dojdziesz i nie dalej. Ale gdy przychodzi czas, to Bóg cofa rękę i wtedy jakiś dowódca, czy to babiloński, czy inny, wydaje rozkaz do mordowania, gwałcenia, zabijania. I 490 lat Izrael naruszał Boże sabaty. 490 lat przed uprowadzeniem do Babilonu uzbierała się pełna liczba 70 naruszonych lat sabatowych. I Bóg zdecydował, że te 70 lat musi ziemia odpocząć od Izraela, skoro Izrael wcześniej nie przestrzegał lat sabatowych. Co to są lata sabatowe? Było ustanowienie w Starym Testamencie, że co 7 lat, co 7 rok miał być rokiem, kiedy się nie uprawia ziemi i nie wykonuje żadnych innych tego typu czynności. Czyli każdy człowiek by powiedział: super, 7, 6 lat pracuję, 7 rok mam wakacje. To jest przecież dużo lepiej niż nasz socjalistyczny system wprowadził, że co 12 miesięcy mamy miesiąc, czy 3 tygodnie, czy 4 tygodnie, czy 2 tygodnie urlopu. To są przecież relacja 1, a dokładnie 6:1. Czyli w tym momencie człowiek powinien się cieszyć. Bóg obiecał, że przecież wtedy ziemia w 6 roku wyda plonów tyle, że wystarczy na cały 7 i jeszcze starczy, żeby w 1 roku po tym 7 się wyżywić, zanim będą plony z tego 1. A jednak to było przez ludzi ignorowane i Bóg zesłał sąd. I tutaj też widzimy w 19 rozdziale, gdy w jednym miejscu ziemi, w tym miejscu, gdzie jest właśnie Izrael, będzie już zgromadzona cała armia, wszystkie armie tego świata, które będą tam zgromadzone na wojnę. I Pan Jezus przyjdzie na białym koniu uratować Izraela. Ale zanim do tego dojdzie, to przeczytamy pierwsze wersety z 19 rozdziału. Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Alleluja, zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu. Gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego. Osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim i pomściła na niej krew sług swoich. Kto to jest lub co to jest wielka wszetecznica? Kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem, tak mówi list do Koryntian. I faktycznie po pochwyceniu będzie pełno wyznawców chrześcijaństwa na tej ziemi, którzy byli nienarodzeni na nowo, którzy wyznawali religię chrześcijańską, ale nie przyjęli Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Natomiast tym, którzy Go nie przyjęli, a jedynie mają Jego imię na ustach,
Bóg obiecał, że po pochwyceniu ześle na nich ostry obłęd, tak, że uwierzą kłamstwu. Oni będą główną falangą antychrysta. Oni będą pierwszymi, którzy będą promować jego rządy na ziemi i będą to czynić przy użyciu religijnych narzędzi. Oni się połączą z tymi, którzy zostaną z mahometanizmu, z hinduizmu, z buddyzmu, czy z wszystkich innych szamańskich i innych nurtów. Wtedy nastąpi jedna wielka, wspaniała, religijna instytucja. Jedyna, prawdziwa, ludzka religia. Marzenie wielu ludzi, aby wszystkie religie były jedno. Zawsze jak rozmawiamy, to ten wątek się pojawia, gdy głosimy Ewangelię. Jak to jest? Hinduizm jest w miarę jeden, buddyzm jest w miarę jeden, mahometanizm jest tam 10 odłamów, ale to jest nic w porównaniu z chrześcijaństwem, gdzie jest 300 tysięcy sekt i rozłamów. Pan Jezus powiedział, że przyszedł rzucić miecz na ziemię. I wiadomo, że tam, gdzie jest coraz bliżej prawdy, tam jest więcej właśnie już różnego rodzaju awantur i sporów. I to widać wyraźnie, że gdy zaczyna człowiek odkrywać prawdę Bożą, to zaraz pojawia się działanie diabelskie, aby tą prawdę albo trochę podkręcić, trochę poprawić, albo uzupełnić, albo jej zaprzeczyć. I wtedy powstają różnego rodzaju rozłamy. Muszą między wami być rozłamy, aby się okazało, którzy z was są prawdziwymi chrześcijanami, mówi Koryntian. Paweł w liście do Koryntian. I ta przetecznica będzie przez człowieka grzechu wykorzystywana przez pewien czas. Jeżeli dokładnie weźmiemy pod uwagę, ile czasu to będzie, to będzie około 1260 dni, czyli 3,5 roku, czyli 42 miesiące. On będzie korzystał z tego, że ta wielka przetecznica będzie jednoznacznie zachęcała do tego, żeby przyjąć znamie, będzie zachęcała do tego, żeby być współpracownikiem człowieka grzechu, że będzie wreszcie jeden naród, jeden wódz, jedna religia. Marzenie każdego dyktatora. I wtedy, gdy ona przestanie być potrzebna, to nastąpi jej oddalenie, odrzucenie, zagłada. I wtedy człowiek grzechu zasiądzie w świątyni, podając się za Boga. On będzie tym, który będzie jedynym, któremu należy oddawać cześć i chwałę na ziemi, tak jak to uczynił Nebukadnezar, stawiając pewnego dnia posąg i też żądając innym razem, żeby nie modlono się do nikogo, tylko do niego jako do króla. Więc tego typu rzeczy już różnego rodzaju osoby, które znamy z kart Biblii, próbowały wprowadzić. I tenże człowiek grzechu, który też jest opisywany między innymi w księdze Daniela jako Antioch Epifanes, także był takim obrazem tego, co ten człowiek grzechu będzie praktykował. I tutaj widzimy, i rzekli powtórę, trzeci werset. Alleluja, i dym jej unosi się w górę na wieku wieków. Co to znaczy w górę na wieki wieków? To znaczy po prostu na zawsze. To jest rzecz, którą najchętniej ludzie zapomnieliby, że kara piekła, kara jeziora, ognia i siarki jest karą niekończącą się. Ona będzie trwała na zawsze. Gdy odwiedzamy więźniów w więzieniu, to zawsze, jak się nam przedstawiają, jestem Franek, to gdzieś jedna z pierwszych informacji to jest, ile mu zostało do końca wyroku. A jeszcze 4 lata tu będę. A jeszcze 5 lat będę tutaj. A ja jeszcze mam 20. Ale jeśli to jest nawet 25, to kiedyś się kończy. Jeśli człowiek dożyje, to wyjdzie i staje się wolny. Ale kara piekła wiecznego jest taka,
że ona się nie skończy nigdy. To będzie na zawsze. To, co widzimy w 16 rozdziale Łukasza, gdzie bogacz mówił, że cierpi męki w tym płomieniu i że kropla wody dałaby mu zwilżenie języka, dałoby mu wielką ulgę, to będzie trwało w nieskończoność. To będzie na zawsze. I człowiek tam trafia do piekła od razu po śmierci. Dlaczego nas to dziwi? Dlatego, że u nas jest domniemanie niewinności. Czyli jeżeli ja na przykład przekroczę prawo, to dopóki nie skaże mnie prawomocnie sąd, to jestem w świetle prawa niewinny. Mogę używać wszystkich sztuczek, mogę się bronić, użyć najlepszego adwokata, pożyczyć od wszystkich znajomych jak najwięcej pieniędzy. Adwokaci będą ciągnąć, odwoływać, wszystkie wątpliwości na moją korzyść muszą służyć i tak dalej, i tak dalej. Ale nie tak jest z sądem Bożym. Bóg od razu wie, kto jest winny i od razu może i stosuje pełny wymiar tej kary. Ten sąd na końcu ma zupełnie inny charakter. Tam jest jedynie otwarcie tych ksiąg i sprawdzenie. Tak, żeby nie było żadnych takich wątpliwości, bo potem to jest już ostatni punkt. Natomiast właśnie dlatego w areszcie ci aresztanci w zasadzie są ograniczeni w polskim ludzkim prawie. Im bardziej demokratyczny kraj, tym bardziej mają więcej swobód w areszcie, bo w zasadzie są tylko zatrzymani. Często nawet nie są, mają jakąś obrożę i mieszkają w domu. Natomiast to wynika właśnie z tego, że my jako ludzie nie wiemy, czy ten człowiek jest winny, czy nie. Ale Bóg nie ma takich braków informacyjnych. Przed Nim nie ma potrzeby, żeby udowadniać, czy prostować, czy coś. Przecież On jest sędzią, który doskonale wie. To nie jest ludzki sędzia, któremu prokurator musi przedstawić dowody, a adwokat musi te dowody prokuratora przedstawić w innym świetle i dopiero wtedy sędzia nabiera przeświadczenia, że ten, którego ma osądzić, jest lub nie jest winny. Bóg to od razu wie. I dlatego jest tu powiedziane, dym jej unosi się w górę na wieki wieków, na zawsze. Ta kara jest od razu w pełni należna i zrealizowana. I bardzo ciekawe jest to, że nie można tutaj oczekiwać, doszukiwać się końca tej kary. To się różni od naszych ludzkich systemów. Wiele głów łamało sobie myśli nad tym, w jaki sposób wytłumaczyć to, że tam będzie kara wieczna. Ale najprostsze wytłumaczenie prowadzi nas do krzyża Golgoty, gdy doskonale święty, sprawiedliwy, któremu należało się wszystko, co najlepsze, któremu należało się jedynie godna chwała, którą tu widzimy, że odbiera, to ta chwała należała mu się, a zamiast tego ten nieskończenie czysty, doskonale święty dostał karę. Już nawet wymierzyć grzywnę sprawiedliwemu nie jest rzeczą dobrą. A chłostać sprawiedliwych jest wbrew prawu. A on nie tylko odebrał biczowanie, co już byłoby wystarczające, żeby zmiażdżyć i zniszczyć wszelkie podstawy prawne, ale on został ukarany najwyższym wymiarem ludzkiego prawa, karą śmierci na krzyżu. I to jest właśnie całkowity równoważnik. Całkowity równoważnik, że ten wieczny Bóg, wieczny Boży Syn zawisł na krzyżu i został ukarany w nasze miejsce. I to właśnie jest równoważnik. Dlatego jeśli ktoś odrzuci
coś, co prawo Mojżesza na niego nakłada, jest ukarany śmiercią doczesną, śmiercią ciała. Natomiast jeżeli ktoś podepcze Syna Bożego, jest winien o wiele sroższej kary niż to, co przewidywało prawo Mojżesza. O ileż sroższej kary godzien jest ten, kto Syna Bożego podeptał i odrzucił tę doskonałą ofiarę. A to jest przecież każdy, kto nie uwierzy Panu Jezusowi Chrystusowi. On może będzie elegancki, może będzie ładnie ubrany, może będzie mile się wypowiadał, uczenie albo mniej uczenie. Ale to nieważne, jak bardzo kulturalnie odrzuci Syna Bożego. W świetle Bożym to jest zawsze podeptanie Syna Bożego. I właśnie to zrobiła wielka wszetecznica, czyli Babilon. Ona robiła religijne zabiegi. Ona twierdziła, że przybliża ludzi do Boga, ale z pominięciem doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Z pominięciem jej wiecznych skutków. Dlatego dym jej musi się unosić w górę na wieki wieków. Bo każdy pomordowany na ziemi jest jej przypisany. Kara za każdego, bo powiedziano, że znaleziono w niej krew każdego pomordowanego na ziemi. Jest to bardzo dziwne zdanie, dlatego że wiemy, że ludzie z różnych powodów się zabijają, a jednak Słowo Boże sprawę jasno stawia, że każdy zabity jest zabity z powodów takich, które można przypisać wielkiej wszetecznicy. W sprawach religijnych faktycznie jest wiele wojen. Tutaj nie mamy wątpliwości, że każdy zabity z powodów religijnych to jest zabity z winy wielkiej wszetecznicy. Ale okazuje się, że chciwość jest bałwochwalstwem. Ile jest morderstw z powodów rabunkowych lub z powodów pieniężnych? Także religia jest tutaj zamieszana. Chciwość jest bałwochwalstwem. Czyli jest to jak najbardziej jeden z elementów wszetecznicy, fałszywej religii. I także jej należy to przypisać. Zemsta także jest o podłożu religijnym, co pokazał Kain, który był bardzo religijnym człowiekiem i jego potomek żądał, żeby skoro Kain miał być pomszczony 7 razy, to on ma być pomszczony 70 razy po 7. Czyli jednoznacznie każdy, kto traci życie na tej ziemi w sposób nielegalny, jest pozbawiany tego życia w wyniku morderstwa, a to oznacza, że jest to spowodowane działalnością tejże wszetecznicy. Dziś jeszcze jej nie mamy zinstytucjonalizowanej. Ona się zinstytucjonalizuje dopiero po pochwyceniu. Po tym, gdy chrześcijanie zostaną zabrani z ziemi, a wraz z nimi Duch Święty. I wtedy duch ciemności opanuje serca religijnych aktywistów i spowoduje jedność. Tak jak się jedno stał Herod i Piłat, choć wcześniej byli wrogami, tak nagle Mahometanie z chrześcijanami odrzucającymi Chrystusa staną się jedno. Oni są już jedno teraz, tylko że tego nie widzą. Najwięcej nienawiści jest właśnie między niewierzącymi, formalnie należącymi do religii chrześcijańskiej, a tymi, którzy wyznają mahometanizm, hinduizm, buddyzm. Oni się nawzajem zwalczają. Jak popatrzymy, co się dzieje w Birmie, tam nie muzułmanie, nie mahometanie robią krzywdę innym, tylko tam buddyści dokonują rzezi. Butan, też buddyjski władca zdecydował, że każdy, kto nie wyznaje buddyzmu, straci życie. I wszyscy chrześcijanie z dnia na dzień stali się ludźmi bez żadnych praw w swoim państwie. Musieli emigrować. Przyjęły ich państwa takie jak Kanada, Stany Zjednoczone czy Dania. Wiele państw ich przyjęło, bo król tak ogłosił. I nam się te rzeczy wydają dziwne, bo my najczęściej słyszymy o mahometańskich działaniach bardzo groźnych. Natomiast są kraje takie, gdzie to mahometanie są prześladowani przez
buddystów. I to wszystko robią ludzie religijni, którzy nie mają Chrystusa w sercu. To jest właśnie to, że oni wtedy, choć wcześniej byli sobie wrogami, nagle staną się jedno. I upadło 24 starców i 4 postacie oddały pokłon Bogu siedzącemu na tronie, mówiąc Amen, Alleluja. Alleluja znaczy chwalcie Pana, chwalcie Jahwech. Amen, no to tak jest, to jest bardzo bliskie do jestem, który jestem. I to jest właśnie jedno i drugie związane z potwierdzeniem, tak jest, niech będzie uwielbiony Pan, niech będzie uwielbiony Jahwech. A od tronu rozległ się głos mówiący, chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. Ciekawe, że tu jest zwrócona uwaga na cnotę, której my w codziennym życiu za bardzo nie pielęgnujemy. Bojaźń Boża jest jak najbardziej w chrześcijańskim życiu aktualna. I to jest bardzo ważne, żeby często, gdy ktoś pyta, czemu to lub tamto ma miejsce w twoim życiu i to jest rzecz, która jest związana z tym, że żyjemy według Słowa Bożego, to bardzo rzadko odpowiadamy, bo ja się boję Boga. A to powinna być jedna z równoprawnych odpowiedzi. Bo ja się boję Boga. Dlatego tak robię, bo się boję Boga. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu. Jakby szum wielu wód i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły Alleluja, oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica i Jego przygotowała się. Czyli widzimy w niebie, po tym, gdy będziemy wzięci do domu Ojca, do nieba, do raju, to widzimy jednoznacznie, że będzie tam w czasie, gdy na ziemi będą trwały sądy, tu w niebie, gdzie już jesteśmy osadzeni w okręgach niebieskich, to także, gdy nasze ciała już tam trafią, będziemy mieli wesele baranka. To jest bardzo ciekawa rzecz, że będzie ono dopiero wtedy, gdy upadnie przetecznica, gdy upadnie wielki Babilon. Ale to faktycznie ten Babilon, wiemy, że podawał się za małżonkę na ziemi. Gdy spytamy przeciętnego człowieka, gdzie może spotkać Boga, to wskaże któryś z tych organizmów ludzkich, które właśnie potem się połączą w tą wszetecznicę i powie, zostań mahometaninem, zostań buddystą, zostań katolikiem rzymskim, zostań prawosławnym. Czyli generalnie ta wszetecznica jest podawana jako prawowierna, prowadząca do Boga. I dlatego, gdy będzie wesele baranka, ta kwestia już będzie jednoznacznie przez Boga uregulowana. Jej już nie będzie, będzie już osądzona. Natomiast oblubienica, czyli Kościół, czyli ci wszyscy, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa od dnia Pięćdziesiątnicy aż do momentu pochwycenia, bo tu już są po pochwyceniu te wydarzenia, to jest właśnie oblubienica. Ci wszyscy wierzący w Chrystusa, którzy będą zabrani, najpierw skrzeszeni w czasie pochwycenia i zabrani, a potem ci, którzy jeszcze będą przy życiu w czasie pochwycenia i razem będą wzięci na powietrze, na spotkanie Pana i potem będą wzięci do nieba. To ci ludzie stanowią oblubienicę bez wierzących Starego Testamentu, którzy są nazywani przyjaciółmi oblubieńca. Oni nie są oblubienicą. Natomiast oblubienicą są wszyscy wierzący w Chrystusa czasu
łaski czasu Kościoła, którzy uwierzyli od momentu właśnie wylania Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy opisanym w drugim rozdziale Dziejów do momentu zabrania Kościoła do nieba, opisany w objawieniu 4 rozdział, 1 werset w słowach wstąp tu. I ta oblubienica jest ubrana. Co ona jest ubrana? Ona jest ubrana w czysty, biały, lśniący bisior. A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Człowiek, który uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, jest usprawiedliwiony, czyli jest traktowany przez Boga tak, jakby nigdy nie zgrzeszył. To jest właśnie to, że są mu przypisane sprawiedliwe uczynki, które należą do świętych, ale wykonał te uczynki Pan Jezus Chrystus. I to nie są rzeczy, które grzesznik sam z siebie był w stanie wyprodukować. To są dzieła Boże, które wykonał Chrystus w wierzącym, zamieszkałym przez Ducha Świętego, pod kierownictwem Ducha Świętego. Niektórzy wierzący mają tych uczynków więcej, niektórzy mniej. I to jest rzecz oczywista, że gdy jest w kimś nowe życie, to nowe życie nie zostanie nieaktywne. Ono będzie działać wierzącym i wyda rezultaty. I tutaj widzimy, że ten bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Jaki gruby bisior będzie każdy ubrany? Czy to będzie różnica w grubości? Ten, co ma więcej sprawiedliwych uczynków świętych, będzie miał więcej tego bisioru na sobie? Tego tutaj w ogóle nie ma sugestii. To jest działanie łaski Bożej, że będziemy w ogóle w taki bisior ubrani. To jest dlaczego my? Bo tutaj jest wyraźnie powiedziane, że szły za nim wojska niebieskie, 14 werset, przyobleczone w czysty biały bisior. Tak? Czyli kolektywnie cała oblubienica będzie przybrana w biały bisior, ale też każdy pojedynczy wierzący taką szatę z bisioru na sobie będzie miał. Bisior jest specyficznym rodzajem tkaniny i z tego, co czytałem, to niedawno właśnie liczba tych, którzy umieli ten bisior przygotowywać na ziemi, jest bardzo bliska końcowi. Czytałem wywiad z taką kobietą, która, a może nawet mężczyzną, już nie pamiętam płci tego, kto to wykonywał, raczej kobieta, która po prostu ten bisior właśnie, te tkaniny z bisioru przygotowywała. Bisior to jest ta sama substancja, która jest wytwarzana przez małże, gdy powstaje perła. Tylko, że o ile perła to jest, gdy się ta małża zrani albo ma w środku siebie ziarenko piasku lub jakiegoś kamyczka i otacza go, żeby ten kamyczek jej nie uwierał i wtedy powstaje perła z tej substancji, o tyle bisior to są te takie z tej samej substancji perłowej nitki, którymi małże się przytwierdzają do skał. To jest ta sama substancja i ta substancja jest po pierwsze w zasadzie niepalna, czyli od razu nasze myśli idą do tego, co spotkało Szadracha, Meszacha i Abednego, gdy byli w piecu ognistym i przechadzali się w środku, byli ubrani w czysty bisior, można by powiedzieć, byli wierzącymi w Chrystusa, choć oczywiście nie nazywali go Chrystusem, tylko wypatrywali z dala realizacji tychże obietnic. I tutaj jednoznacznie widzimy, że ten bisior też jest nieskalalny. Co to znaczy? To znaczy, że jak się wyleje na taką tkaninę bisiorową jakąś substancję barwiącą, to on tego nie przyjmuje. On dalej jest nieskazitelnie biały. Tak samo jak chrześcijanin, który narodził się na nowo, nie jest w stanie go grzech zanieczyścić. On ten grzech wyznaje i jego życie wieczne, które otrzymał w momencie uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi, jest nienaruszalne. Nie ma możliwości tej szaty, w którą Pan Jezus go przyoblekł w momencie, gdy on uwierzył, nie ma możliwości tej szaty skalać. Oczywiście bardzo dziwne to jest, gdy ktoś w takiej czystej szacie białej zachowuje się tak, jakby lubił brud.
to takie rzeczy nie występują, dlatego one wyglądają dziwnie. Wtedy może to oznaczać, że taki ktoś takiej szaty nie ma, tylko udaje, że taką szatę ma. I rzecze do mnie. Napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka i rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. Czyli będą tacy, którzy są zaproszeni na ucztę baranka. Tutaj od razu przychodzi myśl o takich ludziach jak Abraham, jak Jan Chrzciciel. Oni nie należeli do oblubienicy, ale w tej uczcie baranka będą brali udział. Oblubienica na ucztę baranka nie jest zaproszona, bo ona jest panną młodą. To ona zaprasza razem z panem młodym. Byłem zaproszony już na kilka wesel i zawsze było, że oblubieniec i oblubienica zapraszają, a nie, że oni są zaproszeni na ślub czy na wesele. I dano jej przyoblec się w czysty... Tak, teraz 10. I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon. I bardzo ciekawe jest tutaj, że jest kontrast między tym, który tutaj mówi, a tym, który jest na przykład Pan Jezus w każdej sytuacji, gdy Panu Jezusowi się kłaniano. Dlatego, że Pan Jezus nigdy ukłonu w swoją stronę nie odpierał, bo On jest Bogiem. Natomiast ten tutaj z 10 wersetu reaguje tak. Nie czyń tego, jam współsługa Twój i braci Twoich, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon. Czyli cześć należy się tylko Bogu i świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Ten duch proroctwa przez całe Pismo mówi i wskazuje zawsze na Pana Jezusa Chrystusa. To są wszystkie wypowiedzi wierzących Bogu, ludzi, którzy przepowiadali chwałę Chrystusa. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń. I właśnie ten duch proroctwa wskazuje na tego, którego tu widać. Na białym koniu. A ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie, i znowu pierwsza cecha. Co sprawiedliwie robi? Sprawiedliwie ułaskawia? Nie. Sprawiedliwie sądzi. Bóg jest gotów sądzić. I to jest pierwsza rzecz. Ale przed tą pierwszą rzeczą jest łaska. I to widać na wielu miejscach, że łaska poprzedza sąd. Gdy Bóg chce wykonać sąd, najpierw ogłasza łaskę. Gdy Bóg chce wykonać sąd, to nie uczyni niczego, zanim nie powie tego przez swoich proroków, żeby ludzi ostrzec. I ponieważ tutaj ten sąd będzie tak srogi, to my już przed tym sądem ostrzegamy 2000 lat. Prawie 2000 lat ostrzegamy, bo ten sąd będzie bardzo doniosły. Raz na zawsze, jak ktoś trafi do jeziora ognia i siarki, trafia tam na zawsze i stamtąd nigdy nie wyjdzie. Jest to ogromny w skutkach błąd, gdy się ktoś tam zdecyduje znaleźć, bo w piekle są sami ochotnicy. W piekle nie ma osób przypadkowych. W piekle są tylko ci, którzy świadomie odrzucili ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Oczy Jego zaś jak płomień ognia, a na głowie Jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. I widzimy, że kto może poznać Syna? Tylko Ojciec i ten, komu Ojciec to objawi. Ale jest tutaj pewien zakres taki, którego w tym momencie nie będzie można poznać i jest to przedstawione przez to Jego imię, którego nikt nie znał, tylko Pan Jezus Chrystus sam to imię zna. I to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że to też wskazuje na boskość Pana Jezusa, bo
taką właśnie tutaj cechę wielokrotnie ten 19 rozdział podkreśla, że to jest Pan Panów, Król Królów, Jahwe, ten, który jest jedyny godny czci i chwały. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Tutaj jest od razu wskazówka, po pierwsze, na krew odkupienia, ale to jest też krew sądu. Imię Jego zaś brzmi Słowo Boże. Śpiewaliśmy dzisiaj o Słowie Bożym przed tym dzisiejszym zgromadzeniem na słuchanie Słowa Bożego. I faktycznie to jest jedno z imion Pana Jezusa Chrystusa. Słowo Boże. I szły za Nim wojska niebieskie na białych koniach, przeobleczone czysty biały bisior. Wojska niebieskie. Kto to będą, te wojska niebieskie? Otóż, jeśli nie jeździłeś na koniu, to cię to nie ominie, jeśli uwierzyłeś w Pana Jezusa. Będziesz jechał na koniu. Ja nie jechałem nigdy na koniu. I 14 werset mówi, że będę. I bez uczenia się będę jechał. Być może, choć tego oczywiście nie wiem, może będzie jakieś przygotowanie. Natomiast tutaj 14 werset mówi, że będę jechał. Ale jest to ciekawa armia. Po pierwsze, każdy z nas musi pamiętać, że jesteśmy w jednej armii. Wszyscy chrześcijanie są w jednej armii. W armii są pewnego rodzaju relacje. My jesteśmy w armii w trakcie działań wojennych. Jeśli ktoś nie interesuje się historią, to nie zachęcam do tego, żeby się nią nagle interesować, ale jeden aspekt jest ciekawy, że armie, które są jednomyślne, wygrywały z wrogiem mimo tego, że inne armie potrafiły być liczniejsze. I to się nazywa morale wojska. Czyli jeśli morale wojska jest wysokie, to więcej taka armia jest w stanie zdołać, wykonać różnych działań, niż taka armia, która ma niskie morale. I każdy z wierzących jest częścią tejże jednej armii Chrystusowej. I ta armia powinna być jednomyślna. I tutaj też jest, już o tym białym bisiorze mówiłem, jest to całkowicie na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa, ale Słowo Boże kieruje dalej wzrok na właśnie tego, który jest na czele tejże armii. A z ust Jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody. To jest bardzo ciekawa armia. Tam nie jest powiedziane, że te tłumy, które idą za Nim, będą walczyć. To nie jest tak, że ci na koniach będą wykonywać działania wojenne. Wszystkie działania wojenne wykona Pan Jezus Chrystus z 15 wersetu. On pobije narody. On nimi będzie rządził laską żelazną. My będziemy współrządzić z Nim przez 1000 lat, w trakcie, gdy Bóg z Izraelem i Judą zawrze nowe przymierze. My będziemy przez 1000 lat w czasie milenium współrządzić z Chrystusem. Ale nie jest nigdzie powiedziane, że my będziemy kogoś pobijać mieczem. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga. Także nie jest to przypisane tej armii na koniach, że ma tłoczyć tą kać wina, tylko on sam Pan Jezus Chrystus będzie to wykonywał. I na szacie i na biodrze swym ma wypisane z kolei imię, które widać z zewnątrz. I to imię jest znane. Król Królów i Pan Panów. To jest ważne, żeby rozumieć to, z kim mamy do czynienia. To jest Król Królów i Pan Panów. Czyli jest najwyższy. Jest tym, który nie ma nad sobą nikogo.
I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba, noże zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, by jeść ciała królów i ciała wodzów i ciała mocarzy i ciała koni oraz ich jeźdźców i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. Widzimy tutaj ciekawy obraz, bo jest to obraz niepasujący do obecnych wyobrażeń o działaniach wojennych. Gdybyśmy dzisiaj się spodziewali pobojowiska, to spodziewalibyśmy trochę czołgów, trochę samolotów, trochę wozów opancerzonych, trochę jakichś armat. Ale tu Słowo Boże mówi wyraźnie, że to będzie armia wyposażona w jeźdźców, konie, będą ciała mocarzy, czyli ta pierwotna siła ludzka będzie grała rolę w tej bitwie. Dlaczego tak tutaj jest to napisane? Niektórzy próbowali to alegoryzować, czyli mówić, a to takie ogólne opisanie, ale tam będą armaty, czołgi, samoloty. Nie zamierzam tego podważać, natomiast moim zdaniem jest bardzo możliwe, że ta wojna będzie taka prymitywna. Dlatego, że w ciągu 7 lat, to będzie po 7 latach różnych sądów na ziemi. Różne będą wojny, więc sprzęt będzie już dawno zużyty wojskowy. Będzie technologiczne zacofanie. Będą trzęsienia ziemi, które zniszczą całą infrastrukturę. Moce niebios będą poruszone, więc wszystkie satelity pospadają lub będą nieprecyzyjne. A w ciągu 7 lat nie będzie nawet w dzisiejszych czasach wysłanie satelity. To jest wiele lat przygotowań. A co dopiero w warunkach, gdy Bóg wypowie wojnę światu. I co chwila będą, a to zarazy. Koronawirus to jest nic w porównaniu z takimi zarazami, które tam będą. Przecież tam będą sytuacje, że aż 1/3 ludzi umrze na jedną z zaraz. Będzie też taka sytuacja, że przez 5 miesięcy ludzie będą szukać śmierci i nikt nie będzie w stanie umrzeć, choć będzie starał się umrzeć. Wyobrażacie sobie, że śmierć jest też błogosławieństwem, prawo do odejścia z ziemi i ludzie tego w czasie tych 7 lat przez 5 miesięcy nie będą mieli, nie będą mogli umrzeć. Być może będą nawet jacyś samobójcy, którzy będą chcieli przyspieszyć śmierć, bo eutanazja staje się coraz modniejsza. Być może będą stosować eutanazję, a ten człowiek będzie dalej żył. Będzie, bo jest powiedziane w Słowie Bożym, ludzie będą szukać śmierci, a śmierć omijać ich będzie. I przez 5 miesięcy nikt nie umrze. I to też jest jeden z sądów. Odebranie prawa do śmierci. I to przecież tylko Bóg może takie prawo cofnąć. Prawo, by umrzeć. Więc tutaj jednoznacznie widzimy, że po takim 7-leciu takich rządów człowieka grzechu, to gospodarka będzie zrujnowana. Wojny różnego rodzaju, które będą w różnych miejscach wybuchać, bo przecież pamiętamy, że jeden z jeźdźców apokalipsy jest związany z wojnami, głodem i morami. W takich warunkach nie będzie czasu na to, żeby badania prowadzić nad samolotami, czy rakietami, czy innymi narzędziami. Będzie zwykła ludzka siła wspierana przez czy to wielbłądy, czy konie, czy osły. I widziałem zwierzę i królów ziemi i wojska ich zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu oraz jego wojskiem. Czyli widzimy, że w tym całym prymitywizmie człowieka grzechu zwierzę i królowie ziemi i wojska ich zebrane, by stoczyć bój z tym. Oni konkretnie przeciwko Panu Jezusowi się tam zgromadzą i będą chcieli Go ponownie jako przedstawiciele wszystkich, którzy tam będą, zamordować, pokonać, zniszczyć. Oczywiście to się nie uda. Pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognia
ognistego, gorejącego siarką. Czyli widać, jednoznacznie będzie wydany na nich wyrok i trafią do jeziora ognia i siarki, do piekła ognistego, gdzie będą dręczeni dniem i nocą na zawsze. A dym ich męki będzie się unosił w górę na zawsze. I 21 werset. A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami. Jest powiedziane, że to przez 7 lat będą zbierane resztki tych, którzy będą brali udział w tej bitwie. 7 lat zbieranie i oczyszczanie pobojowiska. To jest właśnie bardzo ciekawe, że człowiek nawet po tych 7 latach sądów nadal będzie taki zajadły, żeby zgromadzić się na wojnę przeciwko Panu Jezusowi. I tak jak go pierwszy raz nie oczekiwali i wiedzieli z proroctw tylko pojedynczy, że Pan Jezus przyjdzie, czyli Anna, Symeon i inni, czy to mędrcy ze wschodu, a reszta tak jakby całkowicie ignorowała te wiadomości, tak tutaj oni tak jakby wyliczą sobie, że po 1260 dniach od momentu, gdy człowiek grzechu zasiądzie w świątyni, podając się za Boga, jest umówione spotkanie na Górze Oliwnej. Wtedy go nie przeoczą. Oni się zgromadzą po to, by walczyć z Panem Jezusem, gdy Pan Jezus przyjdzie. Cóż za zaciemnienie. Ale to jest niemożliwe, żeby człowiek mógł przemóc. Człowiek ma w swoim sercu nasiona każdego grzechu. Oni będą wtedy pozostawieni bez Ducha Świętego. Będzie dane świadectwo przez 2 świadków przez 3,5 roku. Potem będzie leciał środkiem nieba anioł głoszący Ewangelię każdemu narodowi, każdemu językowi. Ale ci, którzy odrzucą to poselstwo Ewangelii wiecznej, głoszone przez anioła na całym świecie, do każdego człowieka, to ci, którzy odrzucą, będą trwać w tym zaciemnieniu, które tu widzimy, i zgromadzą się, aby przywitać, w cudzysłowie, nadchodzącego Króla Królów i Pana Panów, ale w sposób najbardziej haniebny, aby go zamordować. Ale mimo, że będą mieli takich przywódców jak zwierzę i fałszywego proroka i królów i tutaj wojska ich, to nie przemogą. To jest nawiązanie do psalmu 2, który myślę, że warto, żebyśmy kilka wersetów na koniec psalmu 2 zobaczyli. Psalm 2. Czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga. Więc widzimy wyraźnie, że taka już dawno temu jest opisana, zapowiedziana ludzka nienawiść do Pana Jezusa Chrystusa. I my nie jesteśmy w niczym lepsi z natury. Każdy z nas na własną drogę zboczył i tylko łaska Boża spowodowała, że tacy sami dostaliśmy od Boga to Boże poselstwo, wezwanie, aby uwierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi. I skorzystaliśmy z tego ratunku. Nie ma żadnej chwały w skorzystaniu z ratunku. To jest chwała temu, kto tego ratunku udzielał. Więc bądźmy wdzięczni Panu Jezusowi, że nam tego ratunku udzielił.
Noe znalazł łaskę w oczach Pana i każdy, kto znalazł łaskę w oczach Pana, został przyjęty przez Pana Jezusa, gdy do Niego wołał. A to wołanie nie rozlega się wiele razy, bo Hiob mówi, że, znaczy w księdze Hioba jest napisane, że Bóg przemawia raz lub dwa, lecz na to się nie zważa.